Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Powiem Wam, że jestem w szlafroku, ponieważ dopiero się przed chwileczką wykąpałam i ogarnęłam. I tak niedawno narzekałam jeszcze, jak robiłam tutaj taras, jaka jest pogoda beznadziejna, jak pada, a teraz jest tak gorąco, są takie upały, że najchętniej nie wychodziłabym z mieszkania. Mamy to szczęście, że wynajęliśmy mieszkanie z klimatyzacją i w każdym pomieszczeniu mamy klimatyzację, ale to też nie do końca jest dobre, bo bardzo łatwo się przeziębić i niejednokrotnie to zrobiłam, dlatego muszę tak, wiecie, tak stopniowo tylko ochłodzić, wchodzić wtedy do tego pomieszczenia, wyłączać, żeby nie wiało na nas. W nocy to samo robię, także jakoś się ratujemy, ale jest gorąco. Masz swoje dzieci tutaj. Charlie, no co ty? Przytulaj szybko, jak ty przytulasz? Przytulaj lalę, przytulaj, przytulaj ją. O Jezu, daj mi buzi, mama, to jest mój bobasek, siostrzyczka. Tak? Czy to jest braciszek? To jest braciszek chyba w takim szarym. To jest siostrzyczka. Tuli! Ojej! Przytul szybko. Szybko tul! Ojej, to laski! Moje piękne. Ostatnio posprzątałam sobie w szafie i wszystko, co ja sobie tutaj zawsze posprzątam, to Charlie wchodzi i rozrzuca. I tak jest nieźle, bo tylko zobaczcie, w pudełkach coś się dzieje. I tutaj sukienka jedna moja jest wyjęta. Natomiast normalnie ona schodzi i jak ja mam wszystko poukładane, zobaczcie, to ona sobie to ściąga. Spodnie, piżamy, tutaj na szczęście nie dosięgnie. Natomiast właśnie ostatnio sobie robiłam takie porządki w szafie. Bluzy przerzuciłam na górę. Tutaj poniżej mam spodenki, sukienki, no i tutaj również, także lekki taki porządek zrobiłam. Muszę przyznać, że co jakiś czas robię i co jakiś czas jest potrzeba, żeby robić, bo troszeczkę bałaganie. Muszę się przebrać, muszę jakąś sukieneczkę sobie znaleźć, taką po domu, bo nigdzie się nie wybieram. A Charlie mi pobrudziła cały szlafrok. Mam takie sukienki, które są, która jest jeden model i mam ją w kilku kolorach i to jest chyba jedyna taka sukienka, której uwielbiam chodzić po domu i ona po prostu ma takie falbanki. Mam czarną, beżową, no przeróżne kolory i chyba ją założę, bo jest najwygodniejsza, jest taka zwiewna też na tą pogodę dzisiejszą. Tak, tylko muszę teraz sobie stanik do niej wyjąć. Są dni, kiedy ja nie mogę nic zrobić i ona jest takim rzepikiem przy mnie, więc wtedy daję jej ciasteczko i puszczam bajki i staram się puszczać jej takie angielskie piosenki. Może się nauczę angielskiego. Moje koleżanki dziecko tak oglądało i naprawdę kuma ten angielski, także miłego seansu. Za 5 minut wracam, dobra? Okej? Okay? Idę wywiesić pranie. Zrobiłam wczoraj kotlety mielone i jeszcze dzisiaj je sobie zjemy. Zobaczcie, tutaj jest porcja dla Charlie. Tutaj jest porcja dla mnie. Już ci daję. O Jezu, o Jezu, o Jezu, jak się chce kotletów. Siadaj szybko, siadaj szybko. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain strong. I know it's good if I'm alone. I got it. Proszę bardzo. To jest najlepsze zajęcie dla Charlie. Dostała takiego konika od Juriego i od Ewy. No i teraz klik, klik, rób. Czekaj, wyjmiemy tą arkę. Tak, basen ma od mojej mamy. Nie wiem, z jakiej on jest firmy, ale dostała na roczek i ten stolik właśnie z krzesełkiem dostała od drugiej babci, od Edytki. Klik! Ale to jest fajne. Nikola Luki bardzo to lubi. I nawet się nie spodziewałam, żeby dać coś takiego Charlie. A wujek Juri, widzisz, lepiej wie. Albo pewnie ciocia Ewa to kupowała. Klikaj! Szybko! Nie ma Niuni? Gdzie jest Charlie? A kuku! Idę na taras, uśpiłam Charlie i pokażę Wam kosmetyki, jakie sobie zamówiłam. Jest cieplutko, fajnie, więc się tutaj usadowię, może na huśtawce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś pokazywałam Wam przegląd folderu kosmetycznego z Superfarmu i wtedy też pokazywałam Wam moje perełki, które zamówiłam i słuchajcie, ponownie
zrobiłam takie większe zamówienie z Superfarmu. Pokażę Wam, co fajnego sobie wybrałam, a pokazuję Wam to dlatego, ponieważ od 24 czerwca do 14 lipca wchodzi nowy katalog na stronie Superfarmu i będzie dużo kosmetyków przecenionych i te przecenione kosmetyki będziecie mogli kupić zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i w drogeriach internetowych. Także już Wam pokazuję, co tutaj mam, a trochę mam. O kurczę. Zacznę może od marki, którą po prostu kocham, uwielbiam i są to produkty do kąpieli. Już wielokrotnie mówiłam Wam o tej marce i zazwyczaj mam takie płyny, które barwią wodę, a tutaj mam olejki, również sól do kąpieli. Nie jestem pewna, nie chcę jakoś pokaleczyć tej nazwy, Knip, jeżeli ktoś wie, to dajcie mi znać, bo ja cały czas nie wiem, jak się ją wymawia. I tutaj akurat mam olejek do ciała, tutaj również olejek do ciała o zapachu róży, uwielbiam róże, a tutaj mam dwa olejki do kąpieli i uwierzcie mi, że to jest najlepsza marka takich produktów do kąpieli. Jeżeli kiedyś sama stworzę coś lepszego, to stworzę. Z Rezibo wzięłam dwa produkty i mam tutaj tak, serum do twarzy naturalne, wygładzające, a tutaj mam taki produkt i to jest coś takiego jak, tutaj jest napisane, że jest to tonik samoopalający i jest to taki produkt, który nie zostawia smug. No jestem go bardzo ciekawa, słyszałam o nim wiele, boję się takich samoopalaczy, które zostawiają takie plamy, także jeżeli się sprawdzi, to dam Wam znać. Serum bardzo lubię, dlatego sobie zamówiłam, jest to ulubiona marka mojej mamy, słuchajcie. Także jeżeli chcecie takie naturalne kosmetyki, to również one będą teraz dostępne w fajnych cenach. Tutaj mam również maskę, gumowa maska Peel Off z Facebook i to jest również marka z kosmetykami naturalnymi, natomiast tej maski, czekajcie, chyba ją miałam, ale chyba ją komuś oddałam, także fajnie, że będę mogła sobie ją teraz użyć. Tutaj mam krem do twarzy, szampon, to jest akurat szampon dla mojego ojczyma, on go uwielbia i jest to szampon przeciw wypadaniu włosów. No wiecie, trzeba dbać o włosy, one mogą wypadać, a naprawdę już używa kilka lat i jest z niego bardzo zadowolony, dlatego mu też go wzięłam. I mam tutaj perfumy. Już jedna otworzyłam. Perfumki, które sobie zamówiłam, to In Love With You od Armaniego, drugie również Armani, Alessi, i to jest taki topowy zapach, bardzo dobrze znany, niektórzy lubią, niektórzy nie. Dla mnie on jest super słodki i taki mocniejszy, nie na co dzień, ale na takie już wieczorowe wyjścia super. Dla Luki wzięłam Yves Saint Laurent, nie będę otwierała, bo już dla niego zostawię, żeby miał przyjemność, i te super są na lato, takie świeże, męskie perfumy, no dla mnie mega one są, dlatego mu wzięłam. I dwa ostatnie produkty są z marki Nuk. I tutaj mamy taki rozświetlający krem pod oczy, a drugim produktem jest olejek na lato z drobinami. Ostatnio jeden dałam mamie, jeden dałam mojej kumpeli i zostałam bez tych olejków, więc stwierdziłam, że muszę koniecznie sobie zamówić, a na lato to jest po prostu must have. Nie dość, że pięknie pachnie, to skóra jest taka rozświetlona z drobinami, nie brudzi ubrań. Super. Te kosmetyki, które ja Wam pokazałam, to są takie moje perełki, które bardzo lubię, natomiast może zainteresuje Was coś innego. Perfumy męskie, zobaczcie, to są te właśnie, które wzięłam Luce, te też wzięłam, także jeżeli chcecie zrobić jakiś prezent dla swojego faceta, to są teraz poprzeceniane perfumki. Tu mamy damskie perfumy, zobaczcie, jak sporo cała marka Liren jest przeceniona. Tutaj mamy również szczoteczki do mycia buzi od Foreo. Dalej mamy taką podstawową kolorówkę, L'Oreal, Make Up Revolution, Eveline. I tutaj mamy już takie marki pielęgnacyjne, Pharmaceries, Bioderma. To jest ta maseczka, którą mam. Zobaczcie, ta marka też jest minus 30%. Bielenda również jest minus 30%. I na kosmetyki Rezibo teraz jest minus 20%. Także jeżeli chciałbyście sobie kupić ten produkt, taki samoopalacz naturalny, to jest przeceniony minus 20%. Dalej mamy takie kosmetyki naturalne typu Wianek, Mia Cosmetics. Tutaj mamy markę, o której mówiłam. To są te płyny, sole do kąpieli, olejki i mamy aż minus 30%, także naprawdę jeżeli lubicie się kąpać, to warto skorzystać z tej promocji i zrobić sobie większe zapasy, może już nawet na jesień, na zimę, także jak same możecie zauważyć, naprawdę jest sporo tych produktów, a na sam koniec mamy do 30% na wszystkie takie olejki do opalania, kremy z
filtrami. Także wszystkie kosmetyki, perfumy, nowości perfumowe możecie dostać zarówno w drogerii internetowej, jak i w drogerii stacjonarnej. Pamiętajcie, że właśnie od 24 czerwca do 14 lipca jest masę fajnych przecen i naprawdę te wszystkie kosmetyki, perfumy możecie dostać w fajnych cenach, ale powiem Wam, że ja już, to już też kiedyś Wam mówiłam, że ja już w klubie Lifestyle jestem od 10 lat około. Pamiętam, że jak jeszcze mieszkałam w Krakowie, to chodziłam zawsze do Superfarmu, robiłam zakupy i założyłam sobie kartę, z którą po prostu miałam zawsze taniej wszystkie kosmetyki. I właśnie teraz, jeżeli nie macie takiej karty, to warto dołączyć do klubu. Możecie sobie nawet ściągnąć aplikację i słuchajcie, wszystkie te przecenione kosmetyki, które macie, to dodatkowo z kartą Lifestyle będziecie mogli niektóre z tych kosmetyków dostać jeszcze w lepszej cenie, jeszcze taniej, także warto sobie ją zrobić, to jest naprawdę chwila, moment, możecie pobrać aplikację i dołączyć do klubu Lifestyle, także to jest bardzo fajna sprawa. Zastanawiam się, czy jeszcze jest coś takiego, o czym powinnam Wam powiedzieć. Już wiem, o czym chciałam powiedzieć. Od 24 czerwca do 30 macie darmową wysyłkę, także jeżeli nie będzie chciało Wam się iść do sklepu, bądź nie macie po prostu w swoim mieście Superfarmu, możecie zrobić zakup przez internet i macie w tych dniach darmową wysyłkę. Także nie dość, że macie te produkty naprawdę sporo przecenione, to dodatkowo macie darmową wysyłkę. Super. Są takie upały, że najlepiej nie wychodzić z domu. Ja akurat, tak jak już mówiłam Wam wcześniej, od około 10 lat mam kartę i nie potrzebuję aplikacji, ale jeżeli chcecie sobie szybko założyć taką kartę, to wystarczy, że pobierzecie aplikację Superfarm Polska i wtedy pobieracie, szybko zakładacie i macie. Także szybka sprawa. Tak patrzę, czy już mi to pranie wyschło, ale jeszcze nie. Miałam nadzieję, że wyschnie. Mam, słuchajcie, tyle worków. Już chyba mi tylko 2 czy 3 worki zostały na śmieci z praniami, bo ja zawsze wrzucam sobie, już segreguję po takich powrotach, po takich długich wyjazdach, jak byliśmy na przykład w Stanach, no to mieliśmy chyba z 15 worków prania i teraz mi zostały chyba 2 worki albo 3, także jest dobrze, ale bardzo długo to trwało i zastanawiam się, czy nie kupić jakiejś suszarki takiej, co się stawia jak pralka jest, wiecie, na pralce, także mocno rozważam, dajcie znać, co o tym myślicie. Już się chyba kiedyś Was pytałam. Boję się trochę, że poniszczą mi się ubrania, ale wiecie, ile można. Po prostu cały czas te suszarki są rozłożone. Teraz jest akurat spoko, bo można sobie taką suszarkę wyrzucić na zewnątrz, ale jak jest zima i wszystko trzymacie, wtedy te suszarki stoją w salonie, to ja tego bardzo nie lubię. Także chyba się pokusimy na taką suszarkę bębnową. O, tak to się chyba nazywa. Jak się spało? Dobrze? Nie bardzo? Co się źle? Co się śmiło złego? Chodź nam przytulasy. Chodź. Oj, oj. O, jedzutko. Oj. Co tak króciutko? Trochę rzeczy sobie porobiłam, wiesz? Także dzięki. Dzięki. Dzięki za ten wolny czas. Powiem Wam, że przez te dni ostatnie, gdzie jesteśmy same i Luka jest na kawalerskim. Co się dzieje? Chodź, przytul się jeszcze do mnie. Coś jeszcze chyba by się chciało spać, co? To tak naprawdę pierwszy raz mogłam zobaczyć, jak to jest być samotną mamą. I nie jest łatwo, czasami są dobre dni, czasami są troszeczkę gorsze. Charlie wychodzą teraz piątki. Pierwszy dzień był spoko, jak Luka pojechał, ale 2 dni później po prostu była istna masakra. Pojechałyśmy na event Cybexa i Niunia się tam troszeczkę pobawiła, było spoko, a później już się zaczęło, tak? Troszeczkę przeszkadzały te ząbki, ale jakoś dałyśmy sobie radę. Była ze mną Jacqueline, była ze mną Żaneta i naprawdę w 3 ledwo ogarniałyśmy, tak? Te ząbki ją bolały, tak jej to przeszkadzało. No po prostu wiecie, jakby nie byłam zła na nią, że ona się tak zachowuje, tylko było mi strasznie szkoda, ale byłyśmy przy tym naprawdę w 3 wykończone. Także podziwiam niektóre mamy, które są cały czas z dziećmi i na przykład mają 2 albo 3, bo to już jest pełne podziwu, prawda? To jest taka duża praca. Chodź, tu przytul się, idziemy na spacer. Idziemy. Zjem stopy ci. Proszę się uśmiechać, bo zjem stópki. Zjem stópki. Proszę bardzo.
racuszki z jabłkami. O, proszę, smacznego. Dobre, lubisz racuchy? Bardzo, no ja wiem. Dobre? Pycha, tak? Smakują bardzo? To cieszę się. Dobrze mama ugotowała, tak? Tak, słuchałem panią. Ty jesteś dzisiaj jakoś wyjątkowo grzeczna, naprawdę. Chcesz wodę? Proszę. Proszę. Remember I was laughing in all the photos that you took. But now it looks like acting. Moja córka ma ostatnio fazę na czyszczenie dosłownie wszystkiego. Jak tylko dam jej jakąś chusteczkę mokrą, to czyści. Po mamusi. Mamusia ma zawsze obsesję, żeby wszystko było czyściutkie. Buty, tak? O, super. To ja poproszę już tą chusteczkę. Żebyś nie wytarła buzi. To my tu, to my tu, to my tu. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I'm leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, go, go. Running into better times. Go, go, go. From my emotions out. Pieluchy mamy już kupione, więc można wracać do domu, tak? Mamy pieluchy, wszystko jest. Spacer zaliczony, Charlie poznała kolegę, koleżankę, pobawiła się chwilę. Tutaj wsadzę ci tutaj, pomogę, co? Proszę. Kuku! A spodenki jakieś zakładamy, czy tylko wody? Nie zakładamy spodenek? Gorąco w sumie jest, co? Samym wody będziesz, to siadaj jeszcze tutaj. Siadaj. Łyka czkawka. Gdzie mam jeszcze teczkę do... włosów. O, wyczeszemy głowę. Nie wchodź mi tu do środka. Jaka czyściutka już niunia wykąpana. Tak, moje słodziaki, tak. Idziemy spać. Ja zaraz zabieram się do montażu tego filmu. Nawet nie chcę patrzeć w podgląd, jaką mam fryzurę. Wytarganą, tak? Lulu, będziesz szła, tak? A mamusia pójdzie zaraz montować film. My musimy jakoś tutaj współpracować. Proszę mnie już nie ciągnąć za te włosy. Zobacz, jaką ja mam fryzurę, Charlie. Dajcie znać, czy miło dzisiaj z nami spędziliście ten dzień. Ja już gaszę światło. Idziemy, nyny. Mama sobie robi kąpiel, będzie montaż, tak? Chodź, klik. Pa, pa, pa. Lulu.